To teraz już bosik nam został, proszę państwa. I 20 żyć, po raz kolejny. Easy. Dokładnie tak. The Secret Factory. To co? Zobaczymy, co tam, kurde, Spectre tym razem wykminił. Jestem tego niezmiernie ciekaw. Co on tutaj wpadł za... Na jaki on genialny pomysł wpadł? O, to mnie bardziej zastanawia. Małpki tutaj, kurde, jakieś karate. Kurde, Fame MMA normalnie. Do oktagonu idźcie się klepać. A, będziemy, kurde, mieli konfrontację z nim już w tym momencie, czyli te małpy mogę ignorować, tak? Idziemy na konfrontację, proszę państwa. Będzie grubo. O kurde, ale fajna animacja, jak Kakeru sobie schodzi w dół. Widzicie to? Ale fajnie ze schodkami schodzi. Przyjemny loading screen. Tam jakiś level up był, ale mi chyba to na razie nie jest potrzebne jakoś super bardzo. A, jeszcze czwórka. Naprawdę. No dobrze, level upy też wziąłem, czemu by nie. Jak dają, to dlaczego by nie skorzystać. Nara. Dobra, mamy tutaj gagatka. Idę po ciebie, koleś. I znowu Kakeru schodzi schodami. Oj, coś długo się schodzi tymi schodami do tego Spectera. Ale szanuję za to, że nie ma od razu konfrontacji z nim, tylko trzeba się do niego najpierw dostać. Szanuję za coś takiego. Dobra, na czym to teraz będzie polegać? Dalej musimy gdzieś tu biegać w tej weftę. No, dawaj, level up. Oczywiście, że tak. No i co dalej? Znowu schodzimy schodami, ja pierdzielę. Jest, mamy chyba. Oj, ty żeś się musiał długo naczekać na mnie, Spectre. Dobra tam, kurde.
Mówisz, że to jest biznes, tak? No zobaczymy, biznes is biznes, jak to się mówi. Chciałbym dostać się wyżej. Będzie mi to dane? Oczywiście, że będzie. Ale zegarka nie mogę coś wziąć i to mi się już nie podoba. Oj, bardzo. Patrzcie, ile tu kurde majcioch będzie. Dobrze. Tu jeszcze są oczywiście małpy w czołgach, ale zaraz my się ich pozbędziemy. Kwestia czasu. Kwestii czasu oraz dobrej taktyki. Oczywiście, że tak. I teraz wchodzę tutaj z bombą i Eluwina. Tu jeszcze niby majty jakieś są. No pewnie, że są, ale już żadne w czołgach. W małpich czołgach, hehe. Dobra, mamy to. Teraz tylko dostać się wyżej. I tyle masz, Spekter, do gadania. Teraz będziemy mieli stricte walkę ze Spekterem, co nie? Teraz będzie się działo. To też jest śmieszna animacja, jak tutaj Spekter, znaczy Spekter, Kakeru spada. Spike, Spekter, kurde, naucz się odróżniać. To są dwa różne imiona i dwie różne postacie, tak? Tak. No, jesteśmy już na konfrontacji z bossem ostatnim. Szczerze nie mam pojęcia, jak mi ta konfrontacja pójdzie. Ale jestem tego bardzo ciekaw. No niby coś obrywa. To nie jest to. To nie tak się chyba z nim walczy, moi drodzy. Ale mam jeszcze 22 życia. To nie jest Castlevania, gdzie ja tu miałem bardzo mało. No, trochę trudny jest ten boss.
Patrzcie, już jedna ręka mu poszła. Jedna rączka już mu poszła, Ronsia. Oj, biedne małpy. Zaraz jego dłoń się będzie... Znaczy dłoń, jego ręka będzie się dymić. Coś mi się tak wydaje. Ale checkpoint jest i to jest najważniejsze. Mamy 19 żyć, kurde. Dosyć dużo straciłem tych żyć, nie będę tego ukrywał. Ale no mówię, no ja też się trochę temu nie dziwię, dlaczego ja życia tracę, bo raz, że trochę raszuję, co widać można, bo chciałbym tego bossa jako tako przejść w miarę szybko. Plus, na dodatek, no pierwszy raz gram w tę grę i doszedłem do takiego momentu, no nie? Za niedługo mu ta, kurde, ręka odpadnie. Jestem święcie tego przekonany. Już się dymi. Już się dymi, moi drodzy. No, już nie ma ręki. Ja za dużo też żyć tracę, więc dlatego mogę powiedzieć śmiało, że ten boss mi pójdzie no gównianie strasznie, no ale no z drugiej strony, no co ja mogę na to poradzić? Dobra. Troszeczkę żeśmy sobie tego zdrowia nadrobili. A, i teraz trzeba wycelować prosto w niego. Ten laser mnie też trochę irytuje. Ale damy radę jako tako. Trochę żeśmy serduszek sobie nałapali. Ile jeszcze tam on potrzebuje damage'u, żeby paść? Jak totalny frajer. Przeszliśmy Ape Escape 2001? Jednak nie tak szybko, moi drodzy. Tylko nie wiem, jak jego mam teraz atakować. To jest właśnie najgorsze. 13 żyć. Jezu, ale żeśmy tyle tych żyć stracili, że szok.
Ale dostał coś, widziałem. Czyli chyba tą bombą trzeba w niego też napiżdżać. Czemu on w swoje małpy trafia? To tak trochę mi się to nie klei, no ale dobra. Dostał, kurde, cymbał. Ale dymi się już też. Widać, że kurde, za dużo już na siebie przyjąć nie może. Bo za niedługo padnie. Ile ja żyć teraz znowu straciłem? Dobra, jedno. Myślałem przez chwilę, że ja po dwa życia teraz tracę. To by było straszne. Dobra, oberwał. Katsenka się aż włączyła. Ojoj. I Spekter został pokonany. Bardzo dobrze. Nie wiem, czemu tak taka scenka dziwnie chodzi, ale no, cóż ja mogę poradzić. Tak, oglądałem nawet longplay z tej gierki, to widziałem, że pod koniec, bo z ciekawości oglądałem sobie kredytsy. W sensie ostatnią cutscenkę to właśnie tak to wyglądało, no nie? Ale widać, że po prostu tutaj wszyscy, kurde, grzecznie, ładnie szorują i pracują, tak więc no, cóż poradzić. Kolejny raz plan Spectera spalił na panewce, jak to się mówi. I tak sobie wszyscy ładnie pracują, grzecznie. Zobaczcie, jak ładnie wszyscy pracują. Natsumi, profesor, Kakeru. Tylko Spekter się wyleguje, nie wiadomo jak bardzo. Małpki też pracują. To jest straszne, jak taka scenka chodzi, ale ona tak normalnie chodzi. To jest właśnie najgorszy, jeden z problemów. Nie wiem, czy to tylko tak na emulatorze chodzi, bo widziałem, mówię, longplay też na YouTubie, gdzie dosłownie kredytsy tak samo wyglądały. Znaczy, może nie kredytsy, a bardziej ostatnia cutscenka. Jezu, naucz się rozróżniać. Którą mamy godzinę na osi? 18:15. I całą grę już mamy zrobioną. W 3 sesje się zmieściłem.
Ja pierdziele, jak to chodzi. Shut up, zamknij się. Proszę mnie nie wyzywać. Ja tu tylko z widzami gadam. I obserwuję cutscenkę. Gdyby nie to, że ta cutscenka tak chodzi, to ja bym normalnie siedział cicho, no nie? Ale patrząc jak ona chodzi, to po prostu no nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego tak to jest. No ale cóż ja poradzę, moi drodzy. I mamy kredytsy. Moi drodzy, przeszliśmy Ape Escape 2001 na konsolę PlayStation 2. Jest to ostatnia gra z tego mini maratonu lub z tej listy Let's Play, którą planowałem i wszystkie zrobiłem chronologicznie według kolejności głosowania po raz kolejny, za co jestem oczywiście bardzo, bardzo z siebie zadowolony. Więc tak, jak mam ocenić końcowo Ape Escape 2001? Bardzo fajna gra, bardzo ciekawa gra, muszę powiedzieć. Aczkolwiek ma niestety dużo takich elementów powtarzalności. Bardzo mi się trochę średnio spodobało to, że mieliśmy ten miks każdego z poziomów, z każdego ze świata, bo trochę jest to no, dla mnie dziwne osobiście. I czasami po prostu są takie problemy, że nie... O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu czasami, kiedy macie na przykład ten power-up z bombą, to nie zawsze on trafia, ten zasięg bomby nie zawsze trafia w te małpy. To są takie dwie rzeczy, do których mogę się przyczepić i też trochę to, że jednak Spectre jest jednym bossem przez całą grę, jakby mogli dodać też jakiegoś innego przeciwnika. Na przykład Ape Escape 1 miało innych przeciwników, innych bossów i no nie było z tym problemu. Szkoda, że w tej części mamy tylko jednego bossa przez całą grę, bo to jest podobny problem z tym, z Crashem Bandicoot The Wrath of Cortex, jak pamiętacie. Tam przecież Crunch był jedynym bossem na całą grę. Tylko jedyne, co się zmieniło, to to, że tam inny żywiołak był z nim, no nie? Ale tak, jeżeli mam ocenić pod względem grafiki, soundtracku i sterowania, jest całkiem spoko. Fabuła też jest taka dosyć śmieszna, nie będę tego ukrywał. Fajna to jest gierka, aczkolwiek nie powiedziałbym, że jest to najlepsza gra. Bardziej bym powiedział, że no jest taka okej. Jest taka, ni to mrozi, ni to jakoś super parzy. Myślę, że mogę polecić, żebyście sobie zagrali w to. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się ta seria spodobała. I teraz tak, jako że nagrywałem to 23 sierpnia, no zapiszę sobie, to teraz prawdopodobnie po Ape Escape 2001 będziecie mieli jeszcze oczywiście możliwe, że jakiegoś jednoodcinkowca lub dwa jednoodcinkowce, zobaczymy, jak będzie mi się chciało. Jesteśmy już na menu głównym, no nie? Więc zobaczymy, być może będziecie mieli jakiegoś jednoodcinkowca, a być może i nie. Jeżeli nie będziecie mieli jednoodcinkowca, to szykujcie się, że będzie teraz też leciał Minecraft z Sebą, bo trzeba wrzucić tam niektóre odcinki, żeby nie było. No i Radom jedynka, żeby wleciał do końca i tam jakieś moje pomlogi, które udało mi się teraz jeszcze nagrać. I prawdopodobnie teraz ja sobie zrobię przerwę na jakiś czas. Może właśnie jeszcze nagram te dwa jednoodcinkowce, zobaczymy jak będę na siłach teraz na dniach. I niebawem będzie głosowanie. I będę mógł śmiało zakończyć już za niedługo, o ile nie po tym let's playu, maraton wiosna-lato z pomidorem. Co za tym idzie, jeżeli po tej gierce nie pojawi się już żaden, nawet jednoodcinkowiec, tylko Minecraft i jakieś inne rzeczy, to wracamy dopiero pod koniec września, 30 września dokładnie. I wracamy z nowym harmonogramem, moi drodzy. Już teraz nie będą odcinki o 13 i 19, tylko prawdopodobnie będzie jeden odcinek na dzień. I to jest bardziej niż prawdopodobne. Dobra, to już widzieliśmy.
i odcinki będą prawdopodobnie między 16 a 17, bo niedługo zaczynamy jesień. Ale myślę, że jeszcze tam może trzy odcinkowce wlecą na kanał. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał Ape Escape 2001. Jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I wpadajcie na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie będziecie mieli powiadomienia o odcinkach, a na grupie na Facebooku oraz na Discord się integrujemy, ja was informuję o odcinkach i o live'ach, co tam u mnie i innych tam tego typu rzeczach. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że te wakacje, jeżeli już nie będzie, teraz podam wam takie dwie informacje, jeżeli nie będzie tych dwóch lub trzech jednoodcinkowców, to mam nadzieję, że te wakacje fajnie spędziliście i pogoda wam dopisywała, a jeżeli będą, to zignorujcie te informacje. Widzimy się w kolejnych seriach. Na razie i cześć!